Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym materiale Zagrajmy w Ruined King. Jak widzicie, Aloy wygląda trochę inaczej, tak samo jak Yasuo oraz Pike. Pike oraz Aloy mają na sobie skiny zrujnowany, a Yasuo ma tego skina Łowcy Demonów, który no trochę bardziej pasuje do klimatu Nightbringera, ale to tam detal, nie? Trzeba zmienić zęby. Jak chciałem zmienić strój Yasuo, to zauważyłem, że są właśnie takie skiny też były, więc ustawiłem całej drużynie skiny Ruined. No bo hej, dlaczego by nie? No poza Yasuo oczywiście, bo ten mi się podoba o wiele bardziej. Jestem w baronowym leżu, bo latałem sobie po Bilgewater i no, trafiłem w końcu i tutaj. Tu był ten gość, z którym miałem pogadać, zrobiłem to, nie było to nic szczególnie ważnego, po prostu dał nam kolejnego questa, żebyśmy gdzieś poszli indziej. Spotkaliśmy się też z jedną babeczką, która poszła tam tutaj w lewo i najpierw pójdziemy tutaj z nią zagadać, a potem pójdziemy tam w prawo zawalczyć zapewne z jednym z celów, z którym przyszło. Ogólnie całe to miejsce nieźle już ogarnąłem, także została nam tylko ta babka, no plus tam na dole jeszcze jest skarb, ale potrzebuję do niego klucza. Dziękuję za spotkanie. Nie zwlekajmy dłużej. Wzywa nas powinność. Czego ci potrzeba? Pomagam przy prowadzeniu biznesu w Demacji. Wygląda na to, że pojemnik z zaopatrzeniem zaginął. Po wstępnych poszukiwaniach mają potencjalnego podejrzanego, a także sposób, w jaki dokonał włamania. Dlaczego twoi ludzie nie mogą się tym zająć? Metoda włamywacza jest naprawdę zdumiewająca. Korzysta z portalu do świata duchowego, aby przedostawać się w różne miejsca. Dla obywateli Demacji magia jest zabroniona. Wiemy nawet, gdzie przechowuje skradzione dobra. Nic jednak nie możemy zrobić, chociaż weszliśmy w posiadanie urządzenia, które mogłoby nas tam przenieść. O, urządzenie jest magiczne, więc demacjanie nie mogą go użyć. Co mi dobra, no zapytajmy o to. Ja wiem dlaczego, ale jestem ciekaw, jak to wyjaśni gra. To przez wojny runiczne, czy nie znasz historii? Taka tragedia nie może się nigdy powtórzyć. Dopilnujemy. Wojny runiczne to tak troszeczkę zapoczątkowały, ale nie dlatego w Demacji magia jest zabroniona. Nasi informatorzy przekazali nam eteryczną soczewkę. Wykrywa słabe punkty między dwoma światami i sprawia, że są widoczne. Złodziej zabrał nasze towary ze świata materialnego i ukrył w świecie duchowym, gdzie nie mamy dostępu. Więc użyjemy soczewki, zabierzemy przedmioty i wrócimy tutaj. Tak, to by było na tyle. Sama obecność soczewki powinna pozwolić na wykrycie pobliskich fragmentów świata duchowego. Czy soczewki można użyć w dowolnym miejscu? Niestety nie. Soczewka działa jedynie w miejscach, gdzie istnieje silna więź między światem materialnym i duchowym. Gra jest warta świeczki, więc zgadzasz się? Dobra, niech będzie. Bardzo się cieszę, mówi. Celem jest pojemnik. Brzmi to banalnie, jednak istnieje on teraz wyłącznie w świecie duchów. Ustaliliśmy, że musi znajdować się w pobliżu kapitańskiej speluny w dokach rzezi. Nie wiem, co użycie, gdy nam dotrzecie, ale według mojej wiedzy nie powinno być go trudno znaleźć. Eteryczna soczewka powinna wystarczyć. O, prawie bym zapomniała, kobieta... Czego czegoś to robię? Aha, okej, dała nam tę soczewkę. Czemu ona wygląda jak lustro? Dobra, never mind. Czyli okej, to było po prostu szybkie pogadanko, zgarnięcie kolejnego questa. No, jak dla mnie to tam spoko. Tutaj mamy chyba nasz cel. Z listy tłumaczego. Chyba. Samotny klient siedzi przy dużym stole i mroczy do siebie. Kiedy cię zauważa, zaczyna mówić. Myślałem, że to jakaś cholerna kelnerka. Nie skraj się jak jakiś węgorz, co? Czemu jesteś taki zły? Widzisz tu jedzenie? Widzisz tu świeżą, soczystą rybę? Jest gdzieś na tym talerzu gardzielnica? No nie wiem, może głód mnie oślepił, ale ja na tym stole nie widzę żadnej ryby. Człowiek przychodzi tu głodny, oni trzymają tu jakiegoś zakładnika. Gotuje jak jakiegoś zakładnika, obsługa tu zawsze była pod psem. Brodata dama mi świadkiem. Czemu nie robisz skorupiaków? Na pewno chcesz wiedzieć? Mogę opisać wszystko w szczegółach, dawaj. Nie chodzi o to, że skorupiaki mi nie smakują, po prostu ja i skorupiaki bardzo często wchodzimy w konflikty. Zaczynają się od burczenia w brzuchu, a później robi się nieciekawie. Aha, czyli mój krótko gościu po prostu dostaje sraki po skorupiakach. Na stole leży klucz ozdobiony symbolem dwóch skrzyżowanych sztyletów. Na co się gapisz? Na mnie pusty talerz? Może zanieść go temu zakłanemu kucharzowi i przydzwoń mu nim w twarz. Zapytaj o klucz. Czemu cię to w ogóle obchodzi? Jeśli choćby zobaczę twoje łapy w pobliżu klucza, to ci je ucnę. Dama mi świadkiem. Zauważasz na jego szyi tatuaż ze skrzyżowanymi sztyletami. To ten sam symbol, który widuje na stole przy na kluczu na stole. Mogę odkupić od ciebie ten klucz? Oczywiście, a ponieważ ja za tobą nie przypadam, dam ci uczciwą cenę.
Jeden z niego złotych zębów lśni w świetle milion monet. Chyba śnisz. No rozumiem, cóż, w takim razie nic wspomnę. Weź klucz. Dobra, tylko... Czyli co? To nie jest to, tak? A, okej, chyba wiem. Jeszcze chcę załatwić. Na kontuarze stoją butelki o różnych rozmiarach. Na wszystkim widnieje ten sam obrazek plądrokraba z uniesionymi szczepcami. Po bokach umieszczono wizerunek ostrych. Strudzeni wędrowcy są zawsze mile widzialni. Proszę usiądź i spróbuj trochę specjału żeglarza na koszt firmy. No, to już wiemy, jak go załatwić. Co w tym jest? No cóż... Ciesz się, że pytasz. Nasze trunki stworzono z samych morskich stworzeń. Małże, ostrych, plądrokrabów, węgorzy. Wyciągamy z nich samą esencję smaku i mieszamy z tonikiem. To po prostu napój, który smakuje jak ryba. Po co w ogóle tworzy napój smaku ryby? Ceniam entuzjazm. Zapamiętam jednak, że dołożyliśmy wszelkich starań, aby trunek nie był zbyt mocny. Okej. Okay. A dawaj, spróbuj. Mężczyzna wlewa do naczynia niewielką porcję z otwartej butelki. Odór ryb staje się nie do zniesienia. Nie wyczuwa żadnego innego aromatu, który mógłby go zbalansować. Po przełknięciu napoju smak ryby nie tylko nie znika, lecz się nasila. Jak? Jest okropny. Zobaczymy, jak odpowie na to rynek. Aha, okej. Okay. Kup. Okej, okay, mężczyzna jest zadowolony. Chwyta nieotwartą butelkę i ciupaje 5 monet. Dobra, no 5 monet to nie jest... jakiś ten. To jest chyba nasz cel, ale tego za chwilę. O, niech ludzie siadam w samym celu, chodzi o szansę, to jest zagadką. W jakich tajemnicach mowa? Taki, za który na rynku można dostać dobry grosz. Czy tyle wystarczy? Aha, sprzedałbym swoje sekrety na zagubę ość, ale teraz jest już za późno. No powiedz wreszcie, dawaj sarkazmem. Te drzwi za moimi plecami są dosyć dziwne. Pracownicy tam nigdy nie wchodzą, tylko jakieś podejrzane typy. Ale to nie wszystko. Przy klance widnieją ciekawe wzory. Dwa skrzyżowane sztylety. Co to może oznaczać? A, dobra. W życiu nie widziałem takich znaków. Co ciekawe, nie tylko zauważam ostatnio jegomości siedzącego w zasięgu ręki, który zdołał otworzyć drzwi, ale posiada także klucz z tym samym symbolem dwóch skrzyżowanych sztyletów. Nie tak głośno zdradzić na samo, jedni spokojnych obserwacji będą policzone, mówi głośnym szeptem mężczyzna. Ale tak, to właśnie on. Chyba na coś się nam to przydało. Wykorzystuj czas rozważnie, albo to on wykorzysta ciebie. Dobra, no to powiedzmy, że to się faktycznie udało. Tutaj nic, tutaj też nic. Dobra, jak ja mam mu to podać? No bo tutaj nie przejdziemy, nie? No, potrzebuję klucza. A gościu ma klucz. Tylko jak ja mam mu podać ten cały specjał? Muszę zagadać? Tutaj nie. Tego... Nie, to jest tego gadka normalnie przy ognichu, ale nie o to chodzi. A, z nią też pogadałem, z nią też dostałem questa, tylko już nie pamiętam teraz na co. Ale na coś tam dostałem. Kurde, jak ja mam podać tego skorupiaka, no? A, chyba, że muszę z jakimś... O, sos! Dobra, to już chyba wiem. O, proszę, solidna wędka. Dobra, to dam, co ty wyprawiasz w mojej kuchni? Jeśli jeszcze jedna osoba wparuje mi do kuchni, to przysięgam na damę. Dobra, czekaj. O, właśnie. Kelnerka, wciąż rozwścieczona sytuacją z trudnym klientem, daje upust swym frustracjom w rozmowie z kucharzem. Na talerzu ustawionym na stole przed nią leży ryba, najpewniej przygotowana dla tego samego klienta. A niech tam siedzi całą wieczność. Nie zaniosę mu jedzenia, dopóki nie będzie zupełnie zimne. Pokaż jej butelkę. Kelnerka spojrzała na butelkę. Specjał żeglarza? Do tego świństwa chciał facet ze stolika w rogu? Kto by nie był pił coś takiego? Chwileczkę, daj mi tę butelkę.
Kobieta odkręca butelkę i ostrożnie wylewa kilka kropli przy brzegach ryby. Po chwili ośmielona rozlewa kilka większych kropli na sam środek dania. Przez chwilę się waha, po czym gwałtownie polewa całą rybę po raz kolejny, nie zastanawiając się już gdzie i ile płynu rozleje. Na jej twarzy pojawia się złowieszczy uśmiech. Cytryna przykryje zapach. Chodź ze mną. No i elo, dobra. I to gościa powinno skasować. Bardzo nam przykro. Proszę, przygotowaliśmy coś specjalnie dla ciebie. Najwyższa pora. Od tego czekania zachciało mi się mordować. Smacznego. Strasznie. Każdy kolejny kęs jest jeszcze lepszy. O nie. Nie, co to ma znaczyć? Przerażenie w oczach narasta. Zejść mi z drogi. Ja pierdzielę. Nic się nie działo. No i dobra, elo, dziękuję za kluczyk. Dobra, idziemy w takim razie. Otwórz drzwi kluczem. Co my tu mamy? Klient! Już sobie idziecie? Stary dopiero przyszedłem. Jeba, czy to faktycznie jest po prostu kupiec? A kogo my tu mamy? Wy klienci dostęp uzyskaliście dzięki temu kluczowi. Bez obaw nie będę pytać, jak udało się wam go zdobyć. Przynieśliście czarne korony? Ha! Zabijemy targu! Nikt nie zadaje tu zbędnych pytań. Zgoda? Okej, okay. Co mogę u ciebie kupić? Tajemnicza skrzynia. Zawiera wyposażenie i przedmiotów poziomu 20. Okej. Okay. Nie zamierzam wydawać na to koron póki co. Aha, dobra, czyli to jest to. Czyli mogę... To jest taka po prostu farma... sprzętu. Ale jedno, nie ma bata. Nie będę na to marnował koron. Już sobie wolę, kurde, kupić skina jakieś do postaci albo... Nie wiem, wędkę niż... losować sobie lód. Ale dobra, czekaj, bo może teraz mogę otworzyć tą skrzynię, która była tutaj. Bo nie pamiętam, co w sumie było. Czy to był ten sam na skrzyni, czy było coś innego? Nie tego klucza. Potrzebuję klucza, ale nie tego klucza. Stary, a ty nie wyglądasz, jakbyś był w stanie żyć jeszcze i co? A jakoś dychasz. Dobra, tutaj widzę. No, ten się tutaj upił. No źle nie, bo się czuję, nara. No, zaraz ulepię, tak trochę za cicho tu było. Tu mogę przejść jeszcze. Dobra, to idziemy w takim razie. Okej, tu mamy przejścia. Na brodę damy. Jak oni przemycili skorupia? A, to miał być już. To już miał być koniec, ale nie jest. Dobra, to wiadomo, kto to jest. Tygiel! Dobra, sprawdźmy to najpierw. Jest element fabuły i trochę ludu. Wieści z zagranicy. Noksjęcka dezerterka odnaleziona. Najnowsze wieści z Valoranu i Shurimy. Z najbardziej krwawych frontów, dzikich równin i wzburzonych mórz przynosi wam gang informacyjny Bilgewater. Noxus, zabójcza zdrajczyni, odesłana do swojej ojczyzny celem osądzenia. Trwało to lata, lecz wielki generał Swain w końcu tego dokonał. Osłabiona zdrajczyni dezerterka, Riven, została znaleziona w swej joniańskiej kryjówce, po czym przetransportowano ją w kajdanach do Imperium. Nasze źródła w Noxusie twierdzą, że Riven miała przy sobie rzadkie i drogocenne runiczne ostrze. Dzierżąc ten zabytek, opuściła swój posterunek podczas noksjańskiej inwazji i uciekła do joniańskich podziemi jako przestępczyni i morderczyni. Co wy pierdolicie? Do czasu, aż noksjańskie organy ścigania
wpadły na jej trop. Podobno nim sprowadzono ją na arenę Noxusu, Riven wyrżnęła wszystkie wojowniczki prócz jednej wysłanej do jej schwytania, w tym samym ponownie brukając joniańską ziemię krwią jej krajanek. Źródła donoszą, że porywaczki były lojalnymi żołnierkami z jednostki, którą Riven porzuciła w trakcie wojny. To przykład siostrzeństwa tragicznego, heroicznego, a do tego szlachetnego. Jest to jest to ledwie przedsmak wyjątkowego raportu gangu temat skazanej. Dobra. Okej, czyli mamy easter egga z Riven. Bueno, tutaj. O, proszę, jest Bart. Młodzieniec wydaje się niezwykle podekscytowany, kiedy podchodzicie bliżej. Cóż, to wyglądacie mi na silną grupę awanturników, wszakże bogactwa. Chcecie, by zapamiętali wasze imiona, historie, jakimi moglibyście się podzielić. Zapewne dostarczyłyby jakiemuś bardowi inspiracji na całe życie. Jestem Tybald Aukney. Kłaniam się. Jesteś bardem? Nie jesteś za młody? Ja, no cóż, tak, jestem bardem. Znaczy, jeszcze się nie wykazałem. Przybyłem do tego miasta, żeby się szkolić w tym kierunku. Miasto portowe musi być pełne wszelkiego rodzaju podróżników i opowieści, z tym, że... Widzisz, ludzie w Bilgewater nie do końca są przyjaźni, a jeszcze mniej pomocni. Co, źle mówię? Zupełnie inaczej niż w moich stronach. Któregoś wieczoru wybrałem się do jednej z tavern, spotkałem tam artystę. Zacząłem z nim rozmawiać po występie. Myślałem, że znalazłem mentora, ale jedynie co znalazłem, to marnego pijaczynę. Zabrał wszystkie pieniądze, które miałem przy sobie. Mało tego, zabrał nawet mój instrument, kiedy ja byłem niedysponowany. Czytaj, spity na amen. Kolejne życiowe doświadczenie. Może któregoś dnia napiszę o tym baladę. Tak, odwrócona noc w Bilgewater. Nie, to brzmi okropnie. Chcę ci pomóc stać się lepszym bardem. Dlaczego nie odnajdziesz tego, który zabrał swoje rzeczy? Twoje rzeczy. Próbowałem. Mówisz mi, naprawdę próbowałem? Najwyraźniej nie jestem pierwszym, którego udało mu się nabrać. Robi to za każdym razem, kiedy ma wypłynąć w morze. Nikt nie wie, gdzie i kiedy przybije do brzegu. Tak czy inaczej, ja jestem kochankiem, nie wojownikiem. Jestem bardem. Mogę ci pomóc... Chcę ci pomóc stać się lepszym bardem. Naprawdę nie próbowałem wzbudzić was litości. Opowiadam z wam o rabunku, jeśli tak to odebraliście. No ale cóż, po wszystkim, co poszło nie tak, przyjmę wszystko, czym obdaruje mnie los. Pracuję ostatnio nad ułożeniem ballady, ale utknąłem w miejscu. Serce jest pełne uczuć, ale nie można ubrać ich w słowa. Ale mam umówiony występ tutaj w baronowym leżu. Muszę mieć przygotowany jakiś kawałek. Niestety nie mam instrumentu do akompaniamentu. Nie wiem nawet, gdzie miałbym zacząć szukać nowego. Słyszeliście, żeby ktoś gdzieś grał? Targowisko zdaje się dość ruchliwym miejscem, chyba sprawdziłbym tam. I przydałaby mi się jeszcze jedna rzecz. Kopia jakiegoś porządnego materiału źródłowego. Znacznie ułatwiłaby mi pisanie tej cholernej ballady. Nie pozwól sobie wmówić żadnemu poecie, że jesteście oryginalni. Wszyscy trochę jesteśmy kęciarzami. Mówi z nerwowym uśmieszkiem na twarzy. Dobra historia jako podstawa mojej ballady to może być kluczowy element. Wątpię, żeby przeciętny handlarz z Bilgewater miał coś takiego w swoich zasobach, ale kupiec z bardziej ukierunkowanym zbiorem poza zasięgiem pospólstwa mógł mieć coś takiego. Dobra. Czyli co, będziesz tutaj tak siedział? Czy gdziekolwiek istnieje miejsce, gdzie atmosferę przygody można poczuć, ono będzie mieć bardzo na leżu, zjeżdżając tu podróż, dobra. Czyli muszę znaleźć trochę rzeczy tutaj. Występuje tu ktoś? Ano, to nasza scena może i najwspanialsza nie jest, ale zawsze coś. Spoko. Jestem ciekaw, czy będę mógł usłyszeć tę balladę, albo chociaż, wiecie, przeczytać jej tekst. Dobra, co jest tu? Ruszę się, przybyszu. Barczysty, skwaszony mężczyzna stoi przed drzwiami na końcu korytarza. Czego tu? Widzisz prymitywny rysunek ośmiornicy trzymającej za głową miecz. Odźwierny zauważasz, patrujesz się w drzwi. Znikasz stąd za kilka sekund albo rozwalę ci łeb. Spróbuj. Co jest za drzwiami? Nie twój zakichany interes. Teraz grzecznie sobie idź i zapomnij o tym miejscu. Stary, ty byś stanął sam, aby nie dość, że... Znaczy, bajek by mógł tutaj stanąć sam, aby cię położył. Zwłaszcza on by cię położył. Dobra, z nią chyba. Już się znaleźć. Na symbolu widniała ośmiornica z mieczem. Czy wyglądał tak? Niezamiar podnosi monetę, którą skrywała w dłoni. Widniej najmniejsza wersja tego samego symbolu. Właśnie tak. No, to już wszystko, wiadomo. Co znaczy ten wizerunek?
Nie wiem, pytam tu i ówdzie i w końcu wylądowałem tutaj. Jeśli zgadza się z tymi drzwiami, nie chcę nawet myśleć, co to może oznaczać. Skąd masz tę monetę? Należała do mojego brata. Znaleźliśmy go leżącego twarzą w wodzie nieopodal. Przynajmniej znaleźliśmy go, zanim zabrały go prądy. Znalazłam ją, kiedy przeszukiwałam jego dom. Nie pamiętam, żebym wcześniej ją u niego widziała. To na pewno nie symbol żadnego z znanych mi kapitanów. Co teraz zrobisz? Nic tu po mnie. Był moją jedyną rodziną. Pójdę już. Może zrobię jakiś transport do Zon. Masz. Nie mogę już na nią patrzeć. Przypomnę mi o dniu, w którym go znalazłam. O! Moneta z areny. Dobra, czy to jest związane z zadaniem? Tak, jest. Ta zabrana poległą wojownikowi moneta zapewnia wejście na zaplecze baronowego leża. Czyli co, jakaś arena walk? Na to się zapowiada, widzę. I co, teraz mnie puścisz, cwaniaku? Co? Skąd to masz? Pierwszy raz cię tu widzę. Udało ci się to zjednać jakiemuś nieboszczykowi? Kim ty właściwie jesteś? Żądam wyjaśnień. Wybacz, przyjacielu, jestem po prostu ciekawski, nie będę cię już niepokoić. Mam monetę z tym samym symbolem, po prostu nie wpuść. Jeśli nie zejdziesz mi z drogi, spotkasz swój koniec. To myślę, go może przekonać. Odźwierny wpatruje się w ciebie przez chwilę, po czym uśmiecha się szeroko. Nareszcie ktoś godny szacunku. Tupet będzie ci potrzebny tam, dokąd się udajesz. Mężczyzna za maszystym gestem zaprasza cię do środka. Dobra. Wchodzimy. Tędy. Okej, faktycznie mamy jakąś arenę. Jedzie tu pierwszy raz. Cóż, witaj w naszych skromnych progach. Jegomość machnął ręką w kierunku pokoju za nim. Powiedziałbym, żeby czuć się jak u siebie, ale tu za to można beknąć. To miejsce to arena. Tak, zabijamy czas, kiedy nasze statki są w porcie. Za jakiś czas ktoś przywlecze się tu coś, co powinien był wyrzucić do morza, ale zamiast tego trafia to tutaj. Na arenę wkracza żeglarz i mierzy się z najświeższą zdobyczą. Tylko jedno z nich wyjdzie cało z walki. Albo człowiek, albo bestia. Zwyczajnie nie wpuszczam byle kogo, ale wyglądacie mi na takich, co sobie poradzą. Tak sądzę. To jak, chcesz się sprawdzić? Jak wygląda nowy narybek? Istne cudo! Wielki bezwzględny żółw morski, który jednym chapchnięciem przepłowił całą tratwę. Wspaniałe stworzenie. Moja rada? Posłać kogoś, kto potrafi solidnie przywalić jednym łupnięciem. Chcę wejść na arenę. Kto będzie walczył z potworem? Pamiętajcie, że musi stanąć do walki sam. Ouu! Sam! Okej. Dobra, Yasuo myślę, żeby sobie poradził, ale tu jest taki problem, że Yasuo fajnie by sobie radził, ale nie wiem, w sumie jeśli to jest ten żółw, o którym myślę, to Yasuo mógł mieć trochę trudności. Pike, no też, tylko że w sumie jak Pike będzie jeden, to nawet jak będzie ukrycie, no to i tak będzie celem ataku. Więc spróbujmy z Illaoi, bo ona tu się może podleczyć, tu może atakować, no plus będzie miała cały czas leczenie z tego, więc spróbujmy zobaczyć jako Illaoi. Pozostaje jeszcze kwestia opłaty. Muszę zapłacić? Dobro, damy. Oczywiście, opłata pozwala utrzymać budynek, administracyjna nakarmić trzymane tu stworzenia. Ale na zwycięzców czeka nagroda. A, pitu, pitu. Dobra, stówka za wejście. Powodzenia, jeśli to nasze ostatnie spotkanie, obiecuję, że ktoś wyłowi twoje truchło i zapewni pochówek na morzu. Okej. Okay. Wątpię, że to będzie ostatnie spotkanie. Ja, to jest ten żółwik, dobra. Ale to nie jest jego... to nie jest jego wersja z mgły. Nie boję się, nie męczę i nie przestaję. Co? Jezu, to Yasuo by sobie tu poradził sam, przecież ja go na dwa autosy rozwalę. Nawet nie, macki go dobiją w twojej kolejnej rundzie. Dopiero się rozkręcałam. No to Yasuo i Pike by sobie tu poradzili. No nawet expa za to nie dostałem. Żyjesz, co już od początku na ciebie stawiałem, no to twoja zapłata. Okej, wzmocniona skórzana tunika. To jest dla Illaoi. Zobaczmy, czy jest lepsze.
Oczywiście, że nie. Czyli mówiąc krótko, powinien tutaj trafić chyba o wiele, wiele wcześniej. Dziś coś wyjątkowego? Ja? Mamy tu dziś wyjątkową sztukę. Wielką żobnicę, która za cholerę nie chce być martwa. A przynajmniej nie na długo. Żaden nóż rzeźnicki nie daje sobie rady. Miesięcy przerażony. Tyle wystarczy, by wystraszyć część chłopaków. Mówią, że to awatar brodatej damy. Brednie. Jeśli mam być szczery, ale czy dla ich dobra możesz czynić konory, kapłanko? Aha, czyli to jest taka specjalna walka tylko dla Ilaoi. Dobra. Zobaczmy. Aha, to jest to. No nie, no nie awatar, to jest awatar brodatej damy. Połamane kości uczą więcej. Nasycona żołnica. Słabość ducha przywraca co turę, o ile cel nie jest pod wpływem próby ducha. Okej. Okay. Duże obrażenie kradnie wzmocnienie. Umiarkowane. Dobra, no ja tam wzmocnień jako takiego nie mam, więc ładujemy. A za ile walczy? Troszkę. Dla bogini! Leczenia będę miał. A muszę szybko jej zdjąć to leczenie. Żyję, by walczyć! Próba ducha. No i myślę, że mogę na spokojnie falić to zrobić. Że ona nie ma już swojego leczonka. Na koniec można wykorzystać. Stroga lekcja. Ale i może ci się spodoba! He! 400. Dobra, możemy tym na spokojnie zakończyć, ale to tak fajnie będzie wyglądało. Tak, bitch, please. Naprawdę sami nie wiem, co zrobić. Ty też druga. Woda dwa losy pozbawienia, spoczyn tu czyny, kolejna przeżycia, podpalenia, zablokowania i nawiżnej przeżycia oraz ogłusza bohatera. Jeżeli cel się broni, cel zostaje odbity. Jakim sensie, jeżeli cel się broni? W sensie, jeżeli używam tego? Nie wiem, jak to rozumieć. Poczuj przepływ! Spieprzaj stąd. Rodzimy się z wiedzą, co czynić. Musimy tylko działać. Nice. Oj, pięknie. Moc natury przywraca zdrowie co turę. Okej. Okay. Nice. Level ogólny to mi się naprawdę podoba. Okej. Okay. Chwała i spienione fale dostają upgrados. Wygląda na to, że dzisiaj dostaniesz coś dodatkowego. Znaleźliśmy ten na wpół strawiony posążek w brzuchu tej poczwary. Gratulacje, możesz zatrzymać to razem ze swoją nagrodą. To pewnie posążek, który mi mówiła Kalia! Nice! Wyczułem w nim obecność nagakiej burosy, muszę zwrócić go do studni życzeń. No to... nie ma za co? Chcesz kogoś kręcić coś takiego? Zajebiście! Ej, pięknie, dobra, studia życzeń to pewnie będzie w grocie Buru, ale jakby, sorry, lecimy tam od razu, bo chcę... od razu jak tylko stąd wyjdziemy, bo naprawdę chcę zdobyć super umiejętność dla Ilaoi na trzecim poziomie. Dobra, co my tutaj mamy na finale? Aleja mocy namierza i krzesza powolonego sojusznika! Jakie zajebiste!
zwiększa leczenie, ale ja usuwa dwa osłabienia. Dawaj, szybko, wyciągamy co? Wyciągamy. Podpalam jakiś efekt zbity. Ty cofaj mi to, dawaj mi tu. Wskrzeszenie. Jakie zajebiste! Zajebiste! Za darmo mogę tak naprawdę kogoś sobie podnieść, tak po prostu. A tych spienionych fal i tak używam dość rzadko. Dobra, mogę coś jeszcze? Chcę wejść na arenę. A spróbuję jako Pike teraz zawalczyć. Pozostaje kwestia, zapłać 200 tym razem. Dobra. I z czym nam teraz przyjdzie zawalczyć? Okej. To ciekawe. Olora. Jestem. Prawie po wszystkim. Liczyłem, że się uda jednak. Liczyłem, że uda się jednak zniszczyć to ukrycie. A jak teraz? Dobra, czy? Okej, to go nieźle zmiotło. Ja tym 200 walę za jeden cios! Prawie. Nie było cię nawet na liście. No, Pajk też fajnie wygląda, muszę przyznać w tym stroju. No, tutaj też za zero. Trafia zapłata. Na ramiennik portowy. Skoro masz przed sobą trzech przeciwników, walka w pojedynkę byłaby niesprawiedliwa. Dlatego mu nie musisz wybierać jednego wojownika, możesz działać całą drużyną. Okej. 350 tym razem. To jest już powtórka. Dobra, lecimy. To z czym przyjdzie nam walczyć teraz? Cierpienie, zniszczenie, nieszczęście. Okej. Okay. A, szrapnele. No, ciekawe. Naprawdę ciekawe. Pike niestety nie dostał, a to też szkoda. Zwiększa wszelkie obrażenia trzymając alei mocy, z alei równowagi, z alei szybkości. Okej, okay, czyli będę musiał uważać co wybieram z danego typu. Czyli na samej górze w alei mocy muszę uderzać. Wesoło, niech jeszcze raz uderzy. Mamy gotową nawałnicę. Mike jeszcze musi parę razy uderzyć, żeby coś tej na ofert. Postaraj się! Cyk! Szpilę na cerkło. Przygotuj. Szalejącą figurę w alei mocy. Przeciwko właśnie. Kąpienie. Dobra. 24. Na to mnie nie stać, ale na to mnie stać. Bo szczerze wolę tą zasadzkę chyba wykorzystać. Czyli ładujemy dalej. Pięknie. Użyć z rogiej lekcji czy tego? Niech będzie to. Nakłada przeszycie. Dobra, uderzy przed Yasuo, to najważniejsze. Ten na samej dole dostanie większe obrażenia. Co to jest to drugie? Wybucha po turze, zadając obrażenia, nakładając ładunek Sharpnera. Dobra, ale no, mogę zawsze tego Sharpnera sobie po prostu zdjąć. Dobra, teraz plądrowanie w alei równowagi na zniszczenie i to powinno się kończyć. Tu jest potworem!
zawiedziony, że udało się diabłem full tego ataku, no ale trudno się mówi. Dobra, mam sporo tego przeładowania, no to użyjmy potężnej wichury. Może fale... Weź, zginij! Szybko, niczym zemsta. No dobra, spinione fale czy ilo, czy sroga lekcja? Sroga lekcja. Cyk. A w sumie tak nie potrzebuję. Idzie fala. Śmierć w głębi. Liczyłam, że będziecie silniejsi. HP, expa, poważnie? Pistolet 12. 50% bitew. Okej. Okay. Czyli jeszcze chyba 3 z tego co wiem. 3 z tego co dobrze i się dobrze liczę. W ogóle z tego my nie do leci wydali, ale prosto na ciebie. On wyrównuje czasy zarówno dla siebie, jak i do przeciwnika, więc może warto posłuchać przeciwko niemu kogoś, komu to nie przeszkadza. Jak myślę, nie? Zaś stówa. Znaczy nie, wróć stów, teraz 600. Ale mam paręnaście tysięcy, więc... Będzie jeden? A, okay. To ma sporo expa. Jezu, expa, sporo HP. 7 minut, 40 minut! Oj! 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 Ten to dupnął go mocno. Chyba w ukrycie, bo... O, pozwolę jeszcze rozmawienia w porządku. Pięknie. What?! Jeszcze raz! Co to było?! Czemu walą za 2000?! No idea? Dobra, to nie wiem, ile oj? Dobra, spróbujmy jako ile oj. 600, tak? Też kurde, oczywiście zrobiłem błąd, że nie sprawdziłem, jakie ma skille w ogóle do mnie to też. Róg jest wszystkim. Dawaj, tryb inspekcji, proszę. Usuwa się wszystkie wzmocnienia i osłabienia. Zadając umiarkowane wrażenie, za każde zdjęcie nakłada losowe osłabienie. Za dużo wrażenie co robi, kreatują wszystkie możliwe do usunięcia wzmocnienia. Aha. Czekaj, tam było jeszcze coś, czy nie? Nie, tylko ten wie, czemu to wylą za 2000? Czyli ile oj, albo Yasuo tak naprawdę. Chociaż może nie, może MF-ka byłaby tu lepsza. Bo mi tym coś walło, czy skudłował, bo nie zauważyłem. Ucz się! Na razie walimy z tego. Dobra, rozproszenie, ale to tam jest. Atakuje czy przygotowuje? Atakuje od razu. Nie myślę, że bogini będzie dumna. Wiecie co robię? Sroga lekcja. Boże, pyk! No i Loi to jest idealna. Się bardziej leczy niż on mnie bije. Ile metod tego ducha jeszcze? Czekałam na to! Jest to fajne, tak obecnie.
że on mi kradnie możliwość lepszego leczenia, ale on sam się w ogóle nie leczy. Wszechświat już cię nie potrzebuje! Mnie to ani nie boli, ani... Nic nie robi to, że mi to emocjonalne leczenie zabierze, a jemu to nic nie daje tak naprawdę. Liczyłam, że będziecie silniejsi. Halo. Okej, okay, ile? O, prawie 100 expa już, dobra. Albo w sumie był wyrównany level. Twoja zapłata. Kula polany, spoczy. Czekaj, czy będzie lepsza. Czekaj, co? Chyba skończyło nam się stwory, z którym można przeczyć walkę, mógł się poczekać na kolejną dostawę. Okej. Okay. Czyli powalczyłem z czym się dało, no i tyle. No, ciekawe. Czy jakiś instrument na sprzedaż? Nie chciałbym rozstawać się z jakimkolwiek klientem jego kolekcji, jednak ostatniej teraz niezbyt się kręci. Mam tu Lily Sunray Bell. Tak nazwałem swoje instrumenty, nie zwracam na to uwagi. Niektóre są bardziej charakterne od pozostałych. Sporo przeszły. Ale moim zdaniem to właśnie czyni je jeszcze piękniejszymi. Okej. Okay. Czy to się sprowadza tylko do ceny, czy... Weźmy może Bell. Bo zobacz, o, najpiękniejszy spośród wszystkich moich lutni. Potrafi wejść w głąb każdego serca. Mogę się z nią rozstać wyłącznie za pewną cenę. Dobra, niech będzie. Do studni Matki Węży. Okej, czyli tam musimy się udać, żeby ten posążek, czy cokolwiek tam zgarnęliśmy, poświęcić. Tu jest ta starsza buru. Jak wygląda ta mapa w ogóle? Kolejne łowisko, jak miło! O, i kolejna rozmowa. Naszyjnik odnowienia, jakaś tam wędka. Okej, okay, czy to jest pewnie wybudowisko, które powinienem odkryć trochę wcześniej w fabule? Dobra, to ja się nim zajmę. I to z wielką przyjemnością. Może jakiś nowy skarb zdobię do wyłowi, kto wie. Dobra. Wydaje mi się, że chyba już to łowisko oczyściłem. I tak też jest w istocie. Dobra, no to teraz sobie pogadamy. Ilaoi, twoi przyjaciele dziwnie... Sporo o tobie słyszeli, Sara. I co? Sądzą, że coś knuje? A kto wie? Może? Z nim możemy pogadać? Zawsze pozostałej w ruchu, zastój jest obcy bogini. Okej, okay, czyli to jest taka... Takie tylko... Takie pitu-pitu, powiedzmy. Co tutaj? Kto będzie gadał? Tak właśnie jest we Freljordzie, Braum? Miło? I wszyscy się przyjaźnią? Tak. Wspaniały sposób na życie. Braum chce już tam wracać. Ciekawe, jak to jest tak dorastać. Pewnie dość intrygująco. W sensie, no, dla MF-ki pewnie by to było dość intrygujące. Zobaczcie, ale w tej chwili studnia Matki Węży jest zamknięta dla odwiedzających. Dla jakich odwiedzających? Ty widzisz, kto tu przechodzi, człowieku? Powinieneś zamknąć mordę i się ukłonić tak naprawdę. Zatrzymujcie kapłan Buru. Zwiastunko prawdy, to ja wizyta w studni Matki Węży to zaszczyt. Radzę zachować ostrożność, jeżeli macie zamiar tam zagościć, gdyż póki co kłopoczą nas swoją obecnością nieproszeni goście. Jego głos jest uspokajający i łagodny, chociaż można w nim wyczuć, że mężczyzna skrywa jakąś obawę. Studnia. Miejsce wielkiej mocy, które stało się kapliczką ku czci Nagakei Burossy. Na jego twarzy rozkwity słodki uśmiech. To miejsce, w którym kapitanowie statków składają ofiary, nim wyruszą w morze, aby uchronić się przed złym losem. Taki panuje tu zwyczaj. Wierzysz w te przesądy? Dla niektórych to nie żadne przesądy. Nagakei Burossa jest prawdziwa w swojej istocie. Te pytanie to raczej nie Ilaoi pani zadała. To czy zechce wysłuchać próśb i sprzyjać złożone dary, to już inna kwestia. Czy można złożyć ofiarę w innym miejscu? Oczywiście, to miejsce stało się swego rodzaju lokalną legendą, dlatego ludzie lubią tutaj przychodzić. Mężczyzna zaraz zwrócił kierunkowodę, niemal jakby udzielał odpowiedzi czemuś znajdującemu się ponad nim taflon. Ale jest wiele sposobów i miejsc, aby okazać jej szacunek. To tylko jeden z nich. Goście? A, cóż, widzicie... To nic takiego. To sprawa, która z czasem sama się rozwiąże. Tak jak wszystkie sprawy się rozwiązują. Proszę, nie kłopoczcie się. Kapłanie, jako zwiastunka prawdy, pragnę pomagać mojemu ludowi w każdy możliwy sposób.
Ilehoi, wiedziałem, że to powiesz, choć miałem nadzieję, że obejdzie się bez tego. To... Tak mi przykro, że do tego doszło. To nasza wina. Dlatego... Po chwili wydycha powietrze z płuc i rozluźnia się. Jakby ich nie nazwać. Spójnicy, bandyci, rzezimieszki zaczęli dręczyć odwiedzających studnie. Domagają się zapłaty za przejście do miejsca składania ofiar. No chyba kogoś sut targają. Zajmę się tą sprawą. Dziękuję. Nie wiem wiele więcej. Szukajcie ich przywódcy. Studnia ma być miejscem nadziei i oddawania czci. Ma służyć tak Pailangi, jak i Buru. Ogromnież zasmuca mi widok konfliktu w jej obrębie. Okej. Dobra, no to idziemy spuścić jakimś bandytom solidny w pierdol. Jest tylko mogę na słowo. Jak jasne. Ilehoi, to prawdziwy zaszczyt. Razem z moim przyjacielem pochodzimy z niewielkiej wioski, mówi wskazując na mężczyznę siedzącego z boku. Zbyt małej, także, żeby tak szacowna zwiastunka prawdy zaprzątała sobie nią głowę. Przybywanie w twojej obecności to dla nas ogromne wyróżnienie. Przyszliśmy tutaj, aby złożyć ofiarę Matce Węży. Wielu uznaje te studnie za miejsce, gdzie Buru i Pailangi na równi czczą naszą boginię. Przyznaję, nie mogliśmy uwierzyć, że Pailangi są oddani tyle, by oferować właściwy hołd na Gakkei Burosie. Ufam, że czas spędzony w Bilgewater jest dla ciebie olśnieniem, chociaż wiele kultur składa się na to miasto. Wielu godnie tu czci Matkę Węży. Sami już to zauważyliśmy. Może nie traktujemy Pailangi tak, jak na to zasługują. Starszyzna często wypowiada się o tym mieście niepochlebnie i wielu zastanawiało się, dlaczego to właśnie tutaj spędzasz tyle czasu. Kwestionują, czy podoba się to Matce Węży. Bilgewater jest miastem ruchu, miejscem, gdzie wielu przybywa w poszukiwaniu swojego przeznaczenia. To naturalne, że Matka Węży zechciała pobłogosławić to miejsce. Jego ramiona i głowa opadły, zaś wzrokiem z zakłopotaniem utkwił u stóp Ilehoi. Wielka jest twa mądrość, zwiastunko prawdy, z chęcią porozmawiam ze starszyzną i powiem im o tym miejscu. Czy udało ci się złożyć ofiarę? Nie, grupa zbirów Pailangi blokuje przejście na dziób statku, a powiedziano mi, że tam składa się ofiary. Pod groźbą przemocy żądają zapłaty za przejście i złożenie jej hołdu. Kradną złożone ku jej czci ofiary, stawiają się na poziomie... Oj. Tu nie powinno być walki, tylko po prostu cutscenka, gdzie Ilehoi poddaje ich próbie ducha i oni zostają po prostu rozjebani. Dlaczego sam nie podejmiesz walki z nimi? Nie masz wystarczająco siły? Wygląda zaskoczonego. Byliśmy pewni, jakie działania podjąć. Nie jesteśmy tak biegli w tutejszych obyczajach jak wy. Z jego oczu bije nadzieja, że Ilehoi przyjmie jego słowa jako odpowiedź i nie będzie drążyć tematu. Wygląda to, że wiele nauki przed tobą. Strach stoi na drodze działaniom. Być może to przeznaczenie tutaj przywiodło. Może Matka Węży chciała przekazać ci tę lekcję. Zastanowię się nad tym, zwiastunko prawdy. Zakończę to, pomówię z ich przywódcą. Dobrze było cię zobaczyć, Ilehoi. Obawiam wszystkim wiosce, że cię spotkałem. Ta rozmowa to raczej się w jednym kierunku potoczy. I również szybko się zakończy. Okej, równie dobrze mogłoby sobie być po prostu cutscenka. Animacja, jak wjeżdżamy na górę, ale... Jestem wdzięczny akurat za fakt, że to ściemnienie się pojawiło. Dobra, gdzie jesteśmy teraz? Tutaj. Studia Matki Węży. Złóż swą ofiarę przy łuku łaski, aby twoja droga była bezpieczna. Odpuść nam nasze grzechy, Matko Węży. Szary tusz, którym zapisano tło, wyblakł już w wyniku działania czasu i erozji. Warto by to było chyba odświeżyć, prawda? Droga wiodącą do mostu blokuje para bandytów. Witamy przy wspaniałej studni życzeń. Jesteś tu, by złożyć ofiarę Matce Węży? Za drobną opłatą sprawimy, że twój pobyt tutaj będzie nad wyraz przyjemny. Czy to wy sprawiacie kłopoty? Kłopoty? A gdzież tam? My tu tylko pomagamy, jesteśmy przewodnikami. Drogi tak wysoko potrafią być niebezpieczne. Chyba nie chcesz, by spotkało ci coś złego, kiedy będzie składać ofiarę. Śmiało, spróbujcie odebrać moje pieniądze. Jak sobie chcesz. Oj, chłopie. Tak, zabiję ich. Jakie tu są frajery w ogóle, no patrzcie to. Ile? 214. Przecież patrzcie, tutaj pyk, jedno trafienie, matka leży. No, kolejna, jak ona coś zrobi? Nie żyje. Pyk! Elo. Zginąłem w boju! Nawet się nie spociłem. Zero expa, jak nie znacie za tą walkę. No dokładnie. Ale jakby... Jakie wiem tutaj trafić wcześniej?
coś okej, jako po prostu jako Ilaoi mogłem tutaj przyjść, nie? I tak dalej, czy nawet po prostu z Braumem. Ale no patrzcie, jakie są frajery po prostu, nie? Druga część legendy. W sumie kto wie, może któryś miałby klucz. Często się modlisz, Ilao. Życie jest modlitwą. Pracą w promieniach słońca pośród fal matki węży. We wszystkim jest ruch. A w walce? Zwłaszcza w walce. No, zwłaszcza w walce. To nie podlega dyskusji. O! Dziób tego porzuconego statku służy za miejsce pielgrzymek tym, którzy chcą płacić daninę zawsze obecnej matce węży. No i dobra. Kiedy posążek znika w morskiej pianie, Ilaoi czuje, jak przepłynęło moc i błogosławieństwo na tej pustyni. Wypatroszecie! Nice! Dobra, już pomiję, bo chcę to zaakceptować. I mamy awatara! Zadaje wszystkim wrogom, leczy wszystkich sojuszników i wskrzesza wszystkich poległych! Nice! Zajebiste! Kurde, ale właśnie ta muzyczka taka fajna jeszcze leciała. No dobra, już myślałem, że to się zepsuło, ale nie. Przez chwilę myślałem, że może sobie skrót odblokujemy, ale to nie są souls. Ani souls-like. O ja pierdziele, ej! Jak ja muszę zobaczyć souls-like'a w klimatach League of Legends. Ale by to było genialne. Coś na Wyspach Cienia. Zajebiste by to było. Okej. Okay. Mamy jakich, chyba jakiś ich kaptyna. Od razu jak na Ilaoi przemieniłem. Ty musisz być przywódczynią tej bandy. Jesteś tą Buru. Chociaż pochwalam mądry oportunizm, nie pozwolę, aby to dłużej trwało. Każdy powinien móc okazać szacunek na Gakeiburosie bez żadnych przeszkód. Przybywające tu pielgrzymi nie są ci nic winni. Usuń stąd swoich ludzi, albo ja ich usunę. Wiesz, że nie mogę tego zrobić. Jeśli stąd odejdę, to równie dobrze już mogłabym być martwa. Zaproponuję ci wybór. Niech Matka Węży sama określi, co sądzi o twoim zachowaniu. Podejmiesz próbę. A jeśli mi się nie uda, umrzesz. Jaka to próba? Jesteś godna albo nie. Proste. Nazwa powstała ku czci tego miejsca. Próba Nagakeiburosy. Jesteśmy w studni Matki Węży. Nagakeiburosy. Po drodze tu zabijać moich ludzi. Zabijecie mnie, będziecie dla siebie... Będzie dla ciebie jak splunięcie. Nie mam wyboru, prawda? Nie, nie masz. Zgoda, miejmy to już za sobą, zwiastunko prawdy. Stań przede mną i pozwól mi spojrzeć twoje prawdziwe ja. Jaki profet! Ja kurde strzelałem z tym! Co, go... Nie... Parzy? Parzy, nie! Parzy! Dobra, takie coś pewnie. Tak jak myślałam, niegodna. Pracowaliście dla niej, zgadza się? Tak. Kraść pieniądze od tych, którzy chcą oddać cześć bogini, to prawdziwe zepsucie. Odejdźcie stąd i nigdy nie wracajcie. Litości! Dziękujemy, niech będą ci dzięki. Nasze nogi już nigdy tu nie postaną. Tylko pozwól nam odejść. No, wyperdalać. Dziękuję. Są słabi i przerażeni. Z moją interwencją czy bez, oni i tak gnają ku własnemu końcowi. Ale jaki profet! Ale autentycznie, ja tak walnąłem se na YOLO z tą cutscenką, a proszę! Idealnie od tego wytegowałem, co się stało. Gdyby ten statek był podróżującym po morskich wodach okrętem, to w tym miejscu jego kapitan studiowałby mapy. Być może było tak kiedyś dawno, dawno temu. Teraz w tym miejscu znajdują się jedynie różnego rodzaju bronie, grog i duża sakwa. Sakwa wykonana jest z garbowanej skóry, przez co jest wyjątkowo odporna, a nawet odporna na wodę. W jej wnętrzu znajduje się pokaźna ilość prochu strzelniczego. Nice! Świetnie. To od razu będziemy mogli wystrzelić z tamtego działa. Nie no, ale to było teraz epickie. Dobra, zanim wrócimy do działa, to zobaczmy to.
No ten też ucieka, no to YOLO. Tej kolejna część tej legendy? O, piąta część, co jest ważniejsze. Czwarta część legendy, czwarta i ostatnia, której mi brakowało. To jakaś księga. Ten dziennik szczegółowo opisuje działania załogi poszukiwaczy, którzy odzyskiwali dary ofiarowane matce węży. Wygląda na to, że jeden z nich niezwykle skrupulatnie zapisywał wszystkie znaleziska. Kilka fragmentów zdecydowanie się wyróżnia. Pierwszy tydzień. Zaczyna się optymistycznie. Tom, największy i najbardziej postawny z całej brygady, ma najpojemniejsze płuca, dzięki czemu samodzielnie wydobył spod wody już setki monet. Wszyscy omawiają koszty i zalety zakupu skafandra nurka, by szybciej wyciągać jeszcze więcej monet. Zdania są podzielone, ale wygrały aspekty ekonomiczne, więc zdobędę ten skafander. Czwarty tydzień. Nurkowanie podczas zejścia pod wodę widzą nurkowie. Widzą jakiś cień, który za nimi podąża. Jeden z załogantów, Linus, optuje za zakończeniem operacji, ale inni nawet nie chcą wysłuchać. Zakłada się, że brak szacunku wobec Linusa wiąże się z posiadaniem przez niego najsłabszych płuc. Co, zgodnie z jego słowami, jest skutkiem choroby, jaką przeszedł w dzieciństwie. Szósty tydzień. Na początku szóstego tygodnia większość załogi zginęła, gdy zostali wciągnięci przez wir, który pojawił się na zazwyczaj spokojnie w wodach. Przeżył tylko Linus. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że Linus nie chce nawet oddać zastaw ostatniej zdobyczy, czyli reliktu, który przechowany jest w pobliskim pudełku. Weźmy do pudełka. Złota dziesięcina. Po otwarciu pudełka w środku faktycznie znajduje się relikt. Matka węży z prawdą się cieszyłaby się z odzyskania go. Iloi mogłaby pójść na dziób statku i oddać relikt morzu. Ej, co ty robisz? Odłóż to! A, to jest ten Linus pewnie. Nie masz pojęcia, co to jest! To jest przeklęte! Pozabijasz nas wszystkich! O, serio? Chcesz walczyć? Tak, jest. Tak nic. Najlepiej rozstrzygnąć spór. Stary, po co? Opowiedz mi po co? Naprawdę, jeden z tych, co jestem wdzięczny, to fakt, że jestem takim tym. Poproszę, pyk, teraz rozwali. Jestem nauczycielką. Bilgewater dostanie nauczkę. A, okej. Tak po prostu go zabiliśmy. Tam pokonaliśmy. No i tak. Blisko z tyłu ogarnę, ale dopiero tutaj jako bramę wchodzę. Bo już mam dwie miejscówki, które mogę jako bramę tutaj właśnie zrobić. Jedna ta sporo, druga tutaj. Dobra. Ej, czekaj właśnie, muszę zobaczyć tego questa jeszcze. Nie to. Tu i tu. I tu. Ballada Barda to jest ten. Czekaj. Zdwój, istoty, schematy, token, studnia to jest poboczna, czyli co, to już jest zaliczone, tak? Prastary posążek, tak, okej, okay. Czyli nie muszę wracać do tamtej, do Kali, tutaj wszystko zamknięte, dobra, czyli teraz ja lecę do tego od początku, ale to już myślę zrobię bez waszego udziału, także... Więc ode mnie to było tyle. Przy tym ładnym dźwięku wodospadu się z wami pożegnam. Widzimy się w kolejnym materiale, w którym dalej będziemy zajmowali się pomocnikami Bilgewater. To tyle. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć!